Mamy różne rodzaje gier: przygodowe, strategiczne, logiczne, symulatory. Gramy na telefonach komórkowych, na komputerach stacjonarnych, na konsolach. Gramy i jesteśmy pewni, że możemy w każdym momencie zapisać grę. To bardzo fajna właściwość gier, że gdy powinie się nam noga, możemy bez problemu wrócić do miejsca, w którym szło nam dobrze. Dzięki temu prawie niemożliwe jest, aby przegrać grę. Grę można zapisać, ale jak jest z życiem tu na ziemi, nie tym wirtualnym? Życie nie jest grą i nie da się jej zapisać. Życie mamy tylko jedno i o tym przypomina nam Wielki Post. Na początku Wielkiego Postu posypujemy głowy popiołem i słyszymy słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Właśnie po to, żeby tej jednej szansy, tego jedynego życia nie zmarnować. Ale na sam początek należy zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle posypujemy głowę popiołem? Popiół w codziennym życiu ma wiele zastosowań. Dwa najważniejsze zastosowania. Po pierwsze, służy do użyźniania gleby, żeby rośliny lepiej rosły, wydawały lepsze owoce. I drugie, w szczególności w zimie, służy do tego, abyśmy się po prostu nie wywrócili. Podsypujemy go pod nogi. Wielki Post jest zatem dla nas czasem siłowni dla naszej duszy, ale także i czasem, który ma nas umocnić, abyśmy się nie poślizgnęli przez grzech. Dlatego na początku Wielkiego Postu pochylamy się nad W, jak wybór. Ale zacznijmy od początku. Wybór jest konieczny każdego dnia. Codziennie wybieramy, co zjem, w co się ubiorę. To są takie wybory najbardziej zwyczajne, codzienne, ale są też wybory poważniejsze. Jaki zawód będę wypełniał, jakie powołanie wybiorę, czy będę żył w małżeństwie, czy w kapłaństwie. Dzisiaj chcemy zastanowić się, co wybrać, aby wygrać życie. Jakiego wyboru dokonać, żeby moje życie było naprawdę szczęśliwe? Poznajmy dzisiaj bardzo radosnego świętego. Święty Filip Neri urodził się w 1515 roku i jego największym marzeniem było to, aby wyjechać na misję i na misjach głosić Chrystusa. W tym celu udał się do Rzymu. Niestety nie było już dla niego miejsca na misjach. Ze smutkiem pozostał w Rzymie i nie wiedząc, co dalej począć, szybko dostrzegł, że w mieście jest bardzo dużo dzieci głodnych, pozbawionych dachu nad głową. Od tej pory jego misją stał się Rzym. Filip zaczął pomagać tym ubogim dzieciom, organizował koncerty, uczył ich o Bogu, a przy tym miał niesamowite poczucie humoru, którym dzieci zarażał. Święty Filip zawsze powtarzał: Preferisco paradiso, czyli wybieram niebo. I faktycznie tak się stało. Filip miał później możliwość wyjazdu na misję, miał też możliwość stania się kimś ważnym w kościele. Papież go chciał mianować kardynałem, czyli takim księciem kościoła. On jednak nie chciał. Wiedział, że jego drogą są te dzieci w Rzymie. Wiedział, że to jest jego wybór, to jest jego droga do nieba. I święty Filip uczy nas, żeby w każdym wyborze, jaki podejmujemy, żebyśmy wybierali niebo, żeby niebo to był nasz najważniejszy cel. Parę zadań na ten najbliższy tydzień. Po pierwsze, zachęcamy Was bardzo gorąco i serdecznie do tego, aby uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej. Czy jeżeli rodzice się wybierają tutaj w kościele fizycznie, czy jeżeli na przykład rodzice nie idą do kościoła, to zaprosić ich do wspólnego oglądania mszy świętej online, w telewizji czy w internecie. Zachęcamy też Was bardzo do tego, żeby obejrzeć film o świętym Filipie Nereuszu. To jest już stary film, ale bardzo piękny i
Święty Filip może być dla nas patronem tego Wielkiego Postu. I pamiętajcie, kochani, to, że ksiądz posypuje nam głowy popiołem i mówi nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, nie znaczy to, że mamy w tym czasie być smutni. Czas Wielkiego Postu to nie czas smutku, ale to czas przygotowania. Nie chodzi o to, żebyśmy byli przygnębieni. Wręcz przeciwnie, możemy być radośni, bo czekamy na zbliżające się święta wielkanocne. Więc nawracajmy się, ale tak jak święty Filip, z uśmiechem. Wybierajmy niebo.